Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Równowagi. Ja nazywam się Piotr Końko i dzisiaj zapraszam Was do ćwiczeń naszych mięśni brzucha. Mięśnie brzucha to jedna z największych i najsilniejszych grup w naszym ciele. Silne i dobrze wyćwiczone mięśnie brzucha odpowiadają za to, żeby nasz kręgosłup był w równowadze. Dlatego tak ważne jest to, abyśmy ćwiczyli, trenowali właśnie tę grupę mięśniową. One również odpowiadają za ruchy naszego dolnego odcinka kręgosłupa. Między innymi za te ruchy właśnie odpowiadają mięśnie brzucha. Co ważne, te mięśnie wchodzą w skład mięśni stabilizujących nasze ciało, w mięśniach posturalnych, budują naszą prawidłową postawę ciała. Dlatego tak ważne jest to, aby one były silne, wyćwiczone, wytrenowane i żeby sprawnie funkcjonowały. Dziś pokażę Wam kilka ćwiczeń na właśnie tę grupę mięśniową. Jesteście gotowi? Zapraszam. Ok, rozłóżcie sobie matę, przygotujcie sobie butelkę wody. Zaczniemy krótką rozgrzewką mobilizacyjną, przygotowującą nasze ciało do pracy, a następnie zrobimy 4 ćwiczenia w 3 seriach, w 16 powtórzeniach na każde ćwiczenie. Ok, stańmy nogi na szerokość bioder, standardowo w naszej pozycji neutralnej, napiętej. 3 punkty podparcia stopy, kość pod dużym palcem, kość pod małym palcem, kość piętowa. Dociskamy palce do maty, nogi w kolanach lekko uginamy, czyli są takie odblokowane, miednice podciągamy, napinamy lekko pośladki, lekko brzuch, barki, łopatki ściągamy, wydłużamy czubek głowy do sufitu, brodę cofamy, trzymamy. Teraz weź głęboki wdech i wydech, hop, wdech, chwilę pooddychamy, wydech, wdech, wydech i jeszcze raz, hop. I wydech. I zaczynamy krążyć barkami. 8 razy. 7, 6, 5, 4 razy. 3, 2. I kolejnym razem łokcie do góry. I teraz 8 razy. 7, 6, 5. Tak jest. Super. Idzie Wam. Jeszcze 3, 2. Ostatni raz. I otwieramy ramiona w bok. Otwórz i zamknij. Otwórz i zamknij. Elegancko, szeroko. Tak jest. Jeszcze 4 razy nam zostały. Hop. 3. 2. I ostatni raz. Ręce dajemy wzdłuż ciała. Ściągamy do głowy. Hop. I w dół. I hop. I w dół. Z wydechem. Ściągnij. Jeszcze. Hop. Tak jest. 4 razy. 3. 2 i zatrzymamy ręce koło ucha. Uginamy na prawo, a wróć i na lewo. Hop i wróć. Super. Mocno do boku puść. Zmobilizować swoje ciało. Przygotować je do pracy. Ostatnie 2 razy. Raz prawa, raz lewa. I teraz lekko w przód. Wydech i wdech. Wróć. Tak jakbyśmy robili spięcie brzucha. I wracasz. Lekkie ugięcie do przodu. I wracasz. Jeszcze pamiętaj o prawidłowym oddechu. Wydech ustami. I wdech nosem. Ostatnie 2 razy. I ostatni raz. Hop. I opuszczamy ramiona bokiem. Teraz pochylamy się do przodu. Ręce są na biodra. Plecy proste. Wdech. I wydech, góra. Wdech. I wydech, góra. Jeszcze. I ostatni raz. I teraz unieś prawą nogę, wydech. I wdech, odłóż lewa. I wdech, odłóż, wydech. I wdech, odłóż. Wysoko kolano do wysokości biodra. Złap równowagę, znap balans. Stabilizację 2 razy. I ostatni raz. Nogi na szerokość bioder. Siadamy w dół. Wdech i wydech. Góra. Wdech i wydech. Jeszcze. Hop. Mocny wydech. Staraj się nisko usiąść. Wyobraź sobie krzesło za sobą, na które chcielibyśmy usiąść. Jeszcze 2 razy. Tak jest. I ostatni raz. I teraz
maszerując, krążymy nadgarstkami, żeby dogrzać tutaj staw nadgarstkowy. Będziemy troszeczkę pracować w podporach. Tak. Stabilizujących ćwiczeniach, mocno napinających na mięśnie brzucha. Ręce puszczamy i chwilę biegniemy. Chwilę biegu, żeby podnieść temperaturę naszego ciała, podnieść nasze tętno, dogrzać. I to będzie taka krótka nasza mobilizacyjna rozgrzewka i za moment przejdziemy do części głównej, do naszych ćwiczeń wzmacniających nam mięśnie brzucha, żeby brzuch był ładny, płaski, ale najważniejsze, żeby był mocny i funkcjonalny, żeby stabilizował nam kręgosłup. Tutaj ważnym jest mięsień, ten taki mięsień głęboki, mięsień poprzeczny brzucha. Ok, nogi szeroko, głęboki wdech, góra, wyciągnij i wydech w dół i jeszcze raz wdech i wydech w dół. Jak macie ochotę się napić, to napijcie się i przejdziemy do ćwiczeń. Ja też również się napiję. Ok, popatrzcie na ćwiczenia, jakie będziemy robić. Pierwszym naszym ćwiczeniem będzie ćwiczenie w podporze przodem, czyli w tej zwanej desce, ale lekko ją zmodyfikujemy. Nie będziemy tylko trzymać, ale będziemy spacerować do dołu i do góry. Popatrzcie. Hop. Mamy, dłonie są pod barkami. Na początku wyjdziemy z pozycji klęku podpartego. Będziemy wypchnięci do góry, miednica podciągnięta. Głowa przedłużeniem kręgosłupa. Pójdziemy prawą nogą w tył, lewą w tył. Hop. I będziemy teraz z tej pozycji schodzić do dołu. Raz. I wracać. Dwa. Ok? Przygotujcie sobie miejsce. To będzie nasze pierwsze ćwiczenie, które wykonamy 16 razy, ok? Ustawiamy pozycję, klęk podparty, miednica podciągnięta, brzuch napięty, hop, noga w tył, prawa, lewa, idziemy. Raz, hop, dwa, hop, trzy, hop. Pamiętaj, że biodra idą razem z ciałem, w linii barków są. Tak jest, jeszcze pracujemy. Powoli, w swoim tempie, licz sobie. Połowa nam została. 8, 7, tak jest, 6, hop, 5, 4, 3, hop, 2 i ostatni raz. I hop, nogi, hop, chwilę. Osiądź, odpocznij. Pierwsza seria za nami. Zrobimy 3 serie tego ćwiczenia i przejdziemy do następnego. Chwilę głęboko pooddychaj, wydłuż ciało, odpocznij i ok. Ustawiamy sobie pozycję znowu klęku podpartego na palce stóp. Podciągamy miednicę, prawa noga w tył, lewa w tył, ładna pozycja deski, planku i idziemy w dół. Raz. Hop. Dwa. Tak jest. A nie poddawaj się. Trzy. Pracuj. Cztery. Dasz radę. Dasz radę. Powoli schodzisz i wracasz. Ajajaj. Super. Hop. Jeszcze 8 nam zostało. 7. Jop. 6. Już czuć brzuch. Już czuć. 4. 3. 2. I ostatni raz. I góra. Kolana prawe. Lewe. Usiądź napięta. Chwila odpocznij. Poddychaj głęboko. Uspokój tętno. Uspokój oddech. Tak jest. Chwila odpoczywamy. Ok. I przed nami ostatnia seria naszego pierwszego ćwiczenia. I potem przejdziemy do kolejnego. Uwaga, idziemy do góry. Ustawiamy naszą pozycję wyjściową. Miednica podciągnięta. Hop, barki nad nadgarstkami. Prawa noga w tył. Lewa.
pozycja deski. 3, 2, 1, go. W dół i w górę. W dół i góra. W dół i góra. Tak jest. Elegancko. Elegancko pracujemy. Hop, bam. Tak. Hop, ciach. Jeszcze. Ostatnie 8. Zostało 8. 7. I hop. 6. 5. 4. Jep. 3. E 2. I ostatni raz. I hop. Nogi. I chwilę odpoczywamy. Odpoczywamy. Hop. Przyciągamy. A ręce do kolan. Jak mamy ochotę na wodę, pijemy. I za moment kolejne ćwiczenie. Ok. Kolejnym naszym ćwiczeniem również będzie ćwiczenie w podporze. Ćwiczenie nazywa się Mountain Climber, wspinaczka górska. Popatrzcie na początek. Pozycja wyjściowa, znowu klęk podparty. Pozycja kolejna, planku i przyciągasz kolano, tak? Do przodu. 16 razy, tak? Czyli 8 prawe, 8 lewe i przerwa. Czyli ustawiamy pozycję. Hop, podciągamy miednicę, kolana są pod biodrami, wysuwasz prawą, wysuwasz lewą, 3, 2, 1, go, wydech, wdech, 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 jeszcze 8, hop, 7, hop. Tak jest. 4, 3, 2 i ostatni. Odkładamy kolana prawa, lewa, hop. Odpoczywamy. Tak jest. Jak się czujecie? W porządku? Ja już czuję tu lekko brzuch, czuję lekkie zmęczenie pracy. Chwila odpocząć, krótka przerwa i jedziemy drugą serię. Znowu pozycja wyjściowa. Jeżeli by cię mocno bolały nadgarstki, możesz wejść na piąstki. Prawa w tył, lewa w tył, zatrzymaj. 3, 2, 1, jedziemy. Wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech. Hop, tak jest. Hop, 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 hop. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ostatni, odkładamy. Luz. Już tutaj ta nasza tak zwana oponka maleje. To właśnie to ćwiczenie jest jedno z lepszych ćwiczeń na to, żeby wzmocnić mięśnie brzucha, ale również tą dolną część wyrzeźbić jak najbardziej. Ostatnia seria przed nami i kolejne dwa ćwiczenia. Zajmujemy pozycję. Klęk podparty. Prawa, lewa. Hop, podtrzymujemy. 3, 2, 1, go. Hop, 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 hop. 8 razy. 7, 6, 5, 4, 3, 2 i ostatni. I odkładamy. Luz, odpoczywamy. Mały wody. I kolejne ćwiczenie przed nami. Ja na początku pokażę, potem zajmiemy razem pozycję i będziemy ćwiczyć. Popatrzcie. Kolejne ćwiczenie już będzie ćwiczeniem w leżeniu tyłem, czyli w leżeniu na plecach. Ok? Ćwiczenie wygląda następująco. Zajmujemy pozycję leżenia tyłem. Broda jest do mostka, wzrok podąża za klatką piersiową na kolana. Tutaj miednica lekko podciągnięta, żeby mieć pozycję neutralną kręgosłupa. Ręce mamy po bokach głowy, żeby nie ciągnąć głowy. Będziemy robić głęboki wdech. Z wydechem unosimy łopatki do góry, kolano do przodu
i wdech odkładamy. Również wykonamy 16 powtórzeń, czyli 8 i 8. Ok, czyli jak jesteście gotowi, siadamy sobie, odkładamy ciało powoli do dołu, pięty pod kolano, miednica, pozycja neutralna, lekko podciągnij, napnij lekko brzuch, broda do mostka, wodę przesunę tylko, ręce za głową, po bokach, głęboki wdech, przygotowawczy i wydech. Raz i wdech, odłóż wydech. Dwa i odłóż wydech. Trzy, odłóż wydech. Cztery, odłóż jeszcze. Hop, elegancko, dopnij, unieś. Hop, poczuj jak brzuch pracuje. Hop, tak jest. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, jeszcze dwa i ostatni i luz. Chwilę odpoczywam. Ręce dajmy wzdłuż ciała. Chwilę odpoczywam. Głęboki wdech nosem. Wydech ustami. Ok. Znowu ustawiamy sobie pozycję. Pięty pod kolana. Miednica lekko podciągnięta. Ręce za głową. Nie ciągniemy głową. Nosimy łopatki do góry. Na jej dolnej części się zatrzymaj. Bierzemy głęboki wdech przygotowawczy. Nosem i wydech. I wdech, odłóż. Wydech. I wdech, odłóż. Wydech. Mocno dopnij. Przytrzymaj chwilę w górze. Jeszcze. Hop. Elegancko. Dobrze nam to idzie. Super. Tak jest. Jeszcze popracuj. Osiem razy. Siedem. Sześć. Pięć, cztery, trzy, dwa i ostatni raz. I odkładamy, chwila, odpoczywamy. Odpoczywamy, odpoczywamy. Tak, żeby tu ładnie nam mięsień prosty brzucha popracował. Ok, jak jesteśmy gotowi, trzecia seria. Ręce za głowę, nie ciągniemy głowy, unosimy łopatki, tak, głęboki wdech przygotowawczy i jedziemy. Wydech i wdech, odłóż, wydech i wdech, odłóż, wydech. Tak jest, pamiętaj o prawidłowym oddechu. Jeszcze, broda do mostka skierowana. Super, pracuj, pracuj, poczuj jak mięśnie brzucha pracują. Ostatnie, osiem. Siedem, tak jest, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa i ostatni raz, luz. Hop, ręce daj wzdłuż ciała, unieś prawą nogę do góry, lewą złap pod kolano i kołyśnij do przodu. Jeżeli masz ochotę na wodę, to napij się w tym momencie i popatrz na ostatnie ćwiczenie. Ostatnie ćwiczenie Deep Book, ćwiczenie martwy robak, ćwiczenie stabilizujące, wzmacniające nam mięśnie brzucha. Popatrzcie, pozycja jest dalej leżenia tyłem. Prawa noga jest w górze, lewa jest w górze, kolano nad biodrem, pięta na wysokości kolana, nogi na szerokość bioder, ręce są nad barkami. Bierzesz głęboki wdech, z wydechem wysuwasz prawą rękę, lewą nogę, hop, i wdech, wracasz, wydech, druga strona, i wdech, a wracasz. Ok? Też 16 razy, czyli po 8 razy na stronę. Ostatnie nasze ćwiczenie. Zajmujemy powoli pozycję leżenia tyłem. Ustawiamy, broda do mostka skierowana, miednica lekko podciągnięta, z wydechem prawa, z wydechem lewa. Prawa ręka, lewa, barki, łopatki ściągnięte, głęboki wdech, wydech. I wdech, wróć. Wydech. I wdech, wróć. Wydech. I wdech, wróć. Wydech. I wdech, wróć. Elegancko, pamiętaj, że jedna ręka zostaje skierowana do sufitu, druga idzie za głowę. Tak, czyli nie pracują dwie, tylko jedna. Jeszcze 8 razy nam zostało. 8, hop, 7, elegancko, 6, tak
jest. 5. Ostatnie. 4. 3. 2. I ostatni raz. I hop. Odkładamy ręce na kolana. Przyciągnij do siebie. Chwilę odpocznij. Pierwsza seria za nami. Chwilę pooddychaj i kolejna runda. Kolana nad biodra, nad kolce biodrowe, pięty na wysokości kolan, ręce nad barki, teraz dociśnij tył barku do maty, broda do mostka, głęboki wdech, z wydechem prawa ręka, lewa noga, wdech, wróć, wydech, druga strona i wróć. Koncentruj się na napięciu brzucha. Pamiętaj, żeby go wypłaszczyć, napiąć, zrobić, żeby był twardy, jak beton, jak skała. Jeszcze pracujemy. O, połowa za nami. Zostało nam 8, 7, tak jest, 6, hop, 5, 4, 3, 2 i ostatni. Raz i luz. Ręce na kolana, przyciągnij, chwilę odpoczywamy. Tu już mocny, silny, powinniśmy czuć brzuch, wzmocniony. Hop. I ostatnia seria, kolana nad biodra, ręce, barki, łopatki ściągnięte, wdech przygotowawczy i z wydechem. I wdech, wróć, wydech. I wróć, wydech. I wróć. Wydech. Tak jest. Czuj brzuch. Czuj mocny brzuch. Jego pracę. Jeszcze pracujemy. Nie poddawać się. Do końca nam zostało 8 razy. 8. 7. 6. Hop. 5. 4. 3. 2. I ostatni raz. Kolana, hop, weź głęboki wdech, z wydechem dociśnij i wdech rozluźnij. Wydech dociśnij i wdech rozluźnij. Jeszcze dwa razy, hop, i jeszcze raz, ostatni. I hop, wyprostuj prawą nogę, wyprostuj lewą, daj ręce za głowę i poprzyciągaj się, jakbyśmy dopiero się obudzili. Jeżeli masz ochotę poziewać, poziewaj. Poprzeciągaj swoje ciało, mocno wydłuż, hop, i zatrzymujemy. Nogi w kolanach uginamy, ręce dajemy wzdłuż ciała, unosimy prawa, lewa, łapiemy pod kolano, łopatki do góry, kołyska do przodu, chowamy nogę pod kolano i powoli wstajemy do góry. Rolem, głęboki wdech, góra, hop. I wydech w dół. Naciągnij lekko w tył. I puść. Hop. Naciągnij. I puść. Hop. Jeszcze. Dwa razy. Hop. I ostatni raz. Hop. I do góry wdech. I wydech szeroko bokiem. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie na naszym cyklu Równowaga wzmacniającym mięśnie brzucha. Te bardzo ważne mięśnie stabilizujące nasze ciało, stabilizujące nasz kręgosłup. Liczę na to, że poczuliście moc, że brzuch jest teraz płaski. Ja czuję tutaj pracę naszego brzucha w tym krótkim naszym treningu, w tym krótkim naszym spotkaniu. I zapraszam na kolejny odcinek, w którym wzmocnimy mięśnie grzbietu. Także cześć, do zobaczenia. Będzie mi miło, jak będziecie razem ze mną tutaj trenować. Cześć, pa, pa. Piotrek.